Witam Was tutaj, cześć, witam Awizonarz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z alpejskiej wioski, z scenariusza, alpejskie zacisze teraz nazwaliśmy sobie. No i tak, tutaj chodzi o, żeby się już nie powtarzać, tylko o transport. I zobaczmy jak nam idzie. Mamy 55 tysięcy na 250 tysięcy i 111 tygodni w grze. Czyli dosyć nie mamy dużo miejsca do tego, ale powinno nam się udać dotrzeć do tego, czego chcemy. Będzie na styk. Najwyżej się nie uda. Nie no, ale to już tak długo gramy w ten scenariusz, więc mam nadzieję, że się uda. Da, tu sobie dajemy. Tutaj, tutaj i tutaj. Jest, świetnie. Nowy kawałek ziemi. Wiesz co, jest to trochę kuszące, bo jakieś nowe złoża bym sobie znalazł. Tutaj jest trochę tego. Tam jest ropa. A na ropie się nieźle zarabia. Można by puścić pociąg. Z tego co pamiętam, to dziś mieliśmy się zająć nowym dworcem tutaj. Gdzieś tutaj. A do tego nam będzie potrzebny tutaj jeszcze kawałek ziemi. Tylko, że tam nic nie ma, kurczę. Tutaj jest trochę też tego. Dobrze, wiecie co, ta ropa mnie interesuje. Idziemy w tę ropę. Obszary. O, możemy jeszcze kupić jeden. To sobie kupmy ten tu. Wow, co to jest? Otrzymujesz 30 tysięcy pieniędzy. Ale dlaczego? Co to jest? Za kupienie kawałków ziemi? Czy to było? Miło. Ale jeszcze nie przegraliśmy przynajmniej. Okej, mamy ropę. Dobra, zaraz się za nią zabierzemy. Tutaj jest ta nasza linia tramwajowa. Najchętniej bym sobie ją puścił tam. Gdzieś może gdzieś jakoś stąd. Ona nas sama będzie trochę kosztować. Ale dobrze, że dostaliśmy te pieniądze, to będzie... To nam to łatwiej pójdzie. W budżecie. Dobrze, na razie tak tutaj jakoś pójdziemy. Nazwa dla tej dzielnicy, możecie pisać w komentarzu. Tu mniej więcej widać, gdzie jest ta ropa. Jest takie to zielone... Jasne. Jasne. Wiem, że mieliśmy tylko w te lasy iść, ale na ropie się tak wyrobimy, że będziemy mogli trochę przyspieszyć to sobie. Tą serię. Zobaczmy jak tam zegarek. I odcinki będą też trochę krótsze. Mam przynajmniej taki zamiar. Dobra, dajemy tu sobie od razu ropę, bez żadnych wstępów zbędnych. Bo ropa nam się przyda. I od razu później przechodzimy do tego, co miało być. Czyli do tego portu. Bo też trochę pieniędzy na ten port mamy, więc... Dobrze, i sobie stąd puścimy, żeby się budowali. Co do wody, no to wody nie ma. Sobie wodę puścimy stąd. Tak, tutaj pod drogą. I na razie to będzie w ten sposób wyglądać. Prąd, no to również problem. Mamy jeszcze 62 tysiące, ok, dobrze, jest bardzo dobrze. I sobie podciągniemy tutaj. Mamy i prąd. Chyba, teraz tak, to jest naprawdę daleko od całej reszty. Ja ogólnie tak nie kupuję kawałków ziemi, ale tutaj akurat trzeba. Tu trzeba nie puścić pociąg. Już o metrze nie wspominając. Ale póki co, puścimy sobie tutaj tylko ten tramwaj i metr i autobusy. Chociaż nie wiem, czy autobusy jest tutaj sens ciągnąć, bo to jest naprawdę daleko. A tu i tak będą korki na drogach. Dobra, na razie sobie zobaczymy z tymi tramwajami, jak to tam będzie szło. I... Czy jest sens stworzyć nową linię? Dobra, stwórzmy nową linię specjalnie dla tych ludzi. Idzie sobie tramwaj stąd. Okej, czekaj, tu trzeba zrobić przystanki. Będzie teraz prościej. Idzie sobie tramwaj stąd.
tutaj, z tymi sobie połączymy metrem, bo to jest tylko do głównego tego naszego portu, chcę podłączyć sobie te tramwaje. Tutaj widzę, że będą korki tramwajowe niedługo. Tu sobie pojedziesz. Tutaj. Tutaj to już, no to jest trochę tej komunikacji, widzę. Tu. I tu dam tylko do zawracania, bo tu i tak dobrze wszyscy wiemy, że będziemy tutaj coś wstawiać, budować. Dobrze, i stąd wracasz. Tutaj obok tego handlu naszego, który trochę biednie wygląda, bo się nie chce coś nam trochę rozbudowywać. Stąd przystanek tutaj do zawrotkowy. No i przystanek tutaj do zawracania. Okej, okay, nawet jacyś ludzie się zaczynają budować. Od razu, zanim zapomnimy, puśćmy sobie tu metro. Same zbocze. Same zbocze. I 15 tysięcy. A tak ładnie by poszło. Czekaj, trzeba to jakoś... Tu idzie. Ale tu już dalej nie. Czekaj, czekaj. Okej, dotąd. Sobie teraz z zakrętem jakoś to wyprofilujemy. O, o. Idziesz, idziesz, idziesz. No, ja mam połączenie. Podłączmy sobie to do całej naszej sieci trakcyjnej metra. Widzę, że jakiś ci się problem zrobił. Ale z tym. Ej, no! Już był tam przystanek. Proszę bardzo. Macie stację, tam ci się cieszą, ci się smucą. Macie. O! Czekaj, co tu się stało? No, coś tu było nie tak. Dobrze, ile ludzi korzysta z metra tutaj? Zero, no tak, bo teraz tu nic nie dojeżdża. To się było dosyć oczywiste. Tak, i tu się spokojnie te budynki budują. Dobrze, bardzo dobrze. 40 tysięcy i chcemy wybudować gdzieś tutaj ten nasz port. Dobra, to gdzieś tutaj. Ja ostatnio budowałem taki port, bo przed chwilą nagrywam odcinek z czegoś trochę innego, z City Skylines, tyle że z naszej części tej, jak ona się nazywa? Ojejku, zapomniałem, wpadłem tutaj z głowy. Z Natural Disasters. I tam dokładnie pamiętam, jak to zrobiłem, więc będzie z tym o tyle łatwiej. Tak. To było, bo tutaj widzę, że jest trochę tych tramwajów, więc tu też sobie zrobimy taki większy. Większa wersja. Dobrze, aby było łatwiej, to sobie ulepszymy na razie na taką zwykłą drogę. Tak? Tak, jak to jest zwykła droga, to sobie od razu ją odmierzymy ładnie. O! Bo tamtą to można... Kręcić, kręcić i tak nic nie wykręcić. Tu. Tutaj. Stąd. Czemu ty się nie chcesz podłączyć? Okej, rozumiem. To są te głupie błędy. Nie, 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 nie podłączamy. Po trzy i później na zawrotkę. Tak, po trzy z jednej strony powinny wystarczyć. Teraz downgrade'ujemy to. I sobie spokojnie podłączamy. Aha. Spokojnie sobie podłączamy. Dobra, tutaj sobie zmienimy kierunek. I czekaj, czemu tu jest ta droga? Może to przez to się nie chciało wybudować. Ciach, ciach.
Okej, trzeba to wyburzyć. Dobrze, teraz to jakoś rozwiążemy. Teraz, no. Nie będziesz mi tu marudzić jeden. Chwila, bo to wyszło w końcu na 4. Dobra. Strzałki tutaj są w dobrym kierunku. Tu są złym, tu są dobrym. Tu są złym, bo tu będzie wjazd. Tu jest dobrze, tu jest źle. Teraz jest dobrze i tu też było źle. Dobra. I tutaj zakręt. Dotąd. I później stąd będzie do zawracania. A nie, bo ty tu zawracasz w innym miejscu. No tak, zapomniałem. To jest mniejsza wersja tej. Tutaj się podłączasz. I to samo po tej stronie. Co z tego mogę wam zrobić? Timelapse. No, można było coś z tego pomyśleć. Okej. I tu... takie tu podłączenie, takie trochę dziwne już. Już wymyślam. Już zaczynam wymyślać jakieś te różne dziwne rzeczy. Okej, i tutaj też jest. Dobra, mamy naszą pętlę. Resztę możemy sobie wyburzyć. I tu po drugiej stronie, tylko to kosztuje trochę, tak? Ten hub bym chętnie postawił. Czekajcie. 65 tysięcy. No to nie, to jeszcze nie mamy. Będzie po drugiej stronie. Dobrze, i teraz tak. Zaraz tu podciągniemy metro. Teraz tak, ta zielona linia, która mi tu migała przed chwilą. Inaczej, ta niebieska to przejeżdża przez wszystko. To sobie możemy ją przeciągnąć. Na przystanek tutaj. I w przeciwnym kierunku na razie nie będzie. Tu jest kolejny. I w przeciwnym usuwamy. Zielona. Przeciwnym usuwamy. Dobrze, zielona jedzie tak jak powinna. Teraz tak, dalej. Bo jest parę linii, które tutaj nie powinny jeździć. Tak, tu idzie tylko ta niebieska, więc... Czekaj, trzeba wyłączyć tą niebieską. Co jest ta niebieska? Okej, wyłączamy cię z podglądu i... Dobrze. Ej, miało nie być tutaj niebieskiej. Co jest? Jest jeszcze jakaś inna niebieska? Dobra, wyłączmy obydwie niebieskie. Okej, dobra. Tu. Tu wyrzuć. Będziecie musieli dojeżdżać, tak? I to wyrzuć. O, i teraz dobrze. Teraz wjeżdżają obydwie. Teraz włączmy sobie te linie. Czekaj, czy jeżeli dobrze je rozumiem, to tutaj ta jest inna i ta jest inna. Okej, czyli tą też trzeba tam puścić. Dobra. Ta będzie tutaj. Dobrze, i jeden przystanek będzie tutaj. Czy może tutaj? To jest co jedzie dalej. Dobra, to co jedzie dalej, to... Nie będzie tutaj miał przystanku. Tutaj tylko wszystko, co zjeżdża. Dobrze, i stąd robimy sobie zjazd. Tak? Tu widzę, że się korki już zaczynają robić. Oj, będą problemy z tymi korkami. Potrzebny cmentarz. W sumie, to tutaj nic im nie postawiliśmy. To może cmentarz może i by im się przydał. Ale kto to tam wie? Okej, gdzieś tutaj trochę... Tu jest zbyt... Tam jest zbocze.
Tu również. To gdzie my to mamy postawić? Możemy, przepraszam. Trzeba trochę powiększyć tą część. Czekaj. Stąd. Okej, okay, pociągnijmy to sobie stąd. Tutaj. Tak. I tutaj. No i do tego. Okej, okay, tu będą się mogły spokojnie budować kolejne części zielone. I gdzie jest nasz cmentarz? Nasz hit programu. Czekaj, jeżeli to sobie wyburzymy, to się tu postawi. O, tu chodzi. Świetnie. Dobra, bo musieliśmy go gdzieś wrzucić, tak? Dobra. Przyspieszę sobie trochę czas. I zobaczmy, ile zdabiamy. Zadabiamy, czyli ekonomię, budżet, a tego to jest tak kiepsko, dobra. Później można się tym budżetem bawić też, co i jak, ale mi chodzi nie pożyczki, przychody. Z ropa na razie mamy mało, z leśnictwa jest na razie więcej, ale to tylko początkowe jest. Tu im by się przydało do tych wyjazd z autostrady. Z tego co pamiętam, to autostrada więcej kosztuje. Ale autostrada to im się tu przyda. Okej, okay, dobra, rzeczywiście trochę to kosztuje. Są w ogóle jakieś góry, ojejku. Dobra, jakoś tędy sobie to puścimy. Tu proszę. Nie. Co ja takie drogi nie uznaję. Tu do góry, tu do dołu, nie. Jedna dobra droga. Okej. Tu jest dobrze i teraz tylko nad wodą, żeby się jakoś fajnie udało. No właśnie, tutaj się już nie udało tak fajnie. Trzeba to podłączyć. Nie pod ziemię. Pod ziemią to już wystarczy. Dobra, i stąd trzeba puścić na górę. I dotąd, i tutaj się powinny spokojnie te rozjazdy nasze wybudować. I jakby coś, to będą mogły samochody wjeżdżać tędy. Tak. Tutaj jest wjazd. I tak samo tutaj. Wejdziesz, było tu już przecież. Okej. Okay. Stąd i tutaj. Wow. Ile już tego zaczęło tutaj jechać. Dobra. No będziemy patrzeć sobie. Śmieci. Macie problem ze śmieciami. To kosztuje 30, a to 9. Dobra, dajmy sobie to. Okej, okay, macie, proszę bardzo, bo ja bym pociągi chętnie zainstalował, ale z tego co pamiętam, tak, te pociągi trochę kosztują. Tak, coś się sprawia ze zgonami. Chyba jeszcze jeden tutaj cmentarz trzeba postawić. Co? Macie tu jeszcze jeden cmentarz. Dobra, no i ludzie się powoli, zobaczmy jak tam nam rośnie nasz, jest 66 i idzie, powiem tak, to idzie. Ale zobaczmy, czy może potrafimy zobaczyć ludzi czekających na przystankach, zawsze patrzymy w nocy, a w nocy to jest mało. Zobaczmy, z czego najwięcej ludzi korzysta. Z tramwajów 73 osoby. Okej, z tramwajów bardzo mało ludzi korzysta. Z autobusów już więcej, 432. Z metra 500. Z taksówek w ogóle nie. Taksówki tak jakby się nie liczyły w ogóle. W sumie coś w tym jest. Jeszcze nie liczą. Tak, to tutaj ta nasza baza by się przydała, autobusów. I to by im pomogło. To mam ten kawałek kupiony, ale trochę jest bez sensu. Przynajmniej póki co.
to my nie będziemy z niego korzystać. No bo nie, tutaj się uspokoiło. Tu co prawda jest trochę problem z tym teraz wyjazdem będziecie mieli. Tylko aby nie było takich problemów, to sobie ulepszymy do alei. I po prostu będą miały tramwaje bardziej priorytetowy wyjazd stąd. I teraz może będzie trochę lepiej. Dobrze, i tu sobie zrobimy w ogóle jeszcze ścieżkę w dół. Ścieżka w dół. Ścieżka w górę. Tutaj w jedną. I tu w drugą. Bo chcę, żeby ludzie chodzili to. Okej, tu widzę, że jest nasze centrum miasta. Wiele problemów, no jasne. Jasne, bo ci jeszcze uwierzę. Okej, tu macie stację metra. Tu mieliśmy postawić kolejną, ale na razie... Na razie to tutaj nie ma problemów co do tego. Dobrze, autobus jeden to możemy sobie tu puścić. Czekajcie, jak skoro tu są dwa autobusy, to po co tutaj one obydwa jeżdżą? Drugi może sobie pojechać, tak? Jeden sobie jedzie tędy, drugi tędy. I dzięki temu na przykład ten zielony sobie pojedzie tu. Później pojedziesz sobie tu. I później tu. I teraz jak ten zielony jeździ? Aha, bo tu ma przystanki. To ten sobie usuniemy przystanek i ten tak samo. Jeszcze gdzieś ma przystanek. Tu. No dobra, no i teraz możesz już jechać inaczej. Świetnie. Wody potrzebujesz. No, może by ci się przydała, chociaż nie wiem zbytnie po co. Jak tam nasza ropa? No, coś się dzieje, coś się dzieje. Na pewno jest duch. Ale to nie jest dobra wiadomość akurat. A pociągów jak nie było widać, tak, nie, tak i cały czas nie widać. Gdzie one mogą być? Dobra, to sobie trochę powiększymy. Trzeba będzie powiększyć rezerwat wody. Z jednej i z drugiej strony. Swoją drogą jest dobrze, bo na razie nie ma ludzi jeszcze cały czas na energię. Dobra. Zaraz będziemy sobie kończyć to. Okej, okay, tu idzie. Tu te tramwaje dojeżdżają i tu jest stacja metra. No ktoś dojeżdża tu. A jak ludzie korzystają z tego zjazdu? No, całkiem, całkiem. Normalnie bym to po prostu ulepszył na taką dwupasmową autostradę, ale na razie nie ma mass transit, więc nie możemy czegoś takiego zrobić. I tramwaje to trochę też sobie przystopujemy z tramwajami, bo jak widzicie, to nam dużo nie dają. I gdzieś nową dzielnicę, może gdzieś tutaj, mieszkalną trzeba będzie też stworzyć, żeby oni się przemieszczali, bo się przemieszczają się, ale jeszcze więcej. Okej, nie. Tu sobie damy kolejny kawałek. Tu jeszcze na razie nad tą dzielnicą pracujemy, bo ona ma tutaj spore miejsce do popisu. Co nie? Tu sobie damy gruntówkę, bo ja domyślam się, że on tu chce zrobić tunel. Okej. Stąd tu. Stąd tu. I tutaj to już sobie nie podjedziesz. To tu już będzie zjazd na tej drogi. To też nie jest zwykły. I ten autobus, który tutaj jeździ, to on sobie pojedzie jeszcze trochę inaczej. Pojedziesz sobie tu. Tu ci przeniesiemy ten przystanek i tu ci damy przystanek. Tak? Tak. Dobra, no i tutaj ludzie niech się budują. Damy im trochę tego miejsca. No i żeby nie było, gdzieś musi być też woda. A woda będzie tutaj. Agencja wywiadu. Tak, jasne. Nawet w moim normalnym mieście tego nie ma.
Chociaż by się pewnie przydało, nie powiem, że nie. Dobrze, no i tu tak, tu się rozwija to. Ej, zaczęliśmy trochę więcej zarabiać, powiem wam. Pewnie przez tą ropę. Czekajcie, wejdźmy to sobie. Ropa, tak, 1000 już zarabiamy na ropie. No, mówiłem wam, ropa to zysk. Sobie wejdziemy. Tak, tu trochę jeszcze jest. Później na leśnictwo można to przerobić. Tak, i gdzieś tutaj na dole, czy na tej górce, o tutaj, czy coś, to sobie... Właśnie, czy my tu gdzieś widzimy pociągi? No nie, nie widzę ich. Bo niby na tej mapce gdzieś są pociągi, ale nie widzę... Ale coś, ja ich nie mogę znaleźć. Czekaj, czy to jest... Tak, są pociągi. Ale daleko. No daleko są te pociągi, to nie wiem, jakbyśmy mieli do nich dotrzeć. Oj. Dobrze, etapa się rozbudowała. Czekajcie, damy im jeszcze trochę miejsca do rozbudowy. I zaraz sobie będziemy kończyć. Najpierw jedną stronę wykorzystamy, później zrobimy drugą. To jest taki mój pomysł. Dajmy sobie pędzel, zabawmy się, bo tutaj to już spokojnie, oni się i tak budują. O, i będziemy mogli na sam koniec postawić ten nasz budynek do autobusów. Tak. Budynek ten sobie postawimy. No tutaj sobie damy drogę. Budynki. Ile to kosztuje? 65, mamy 70 tysięcy i tym jest. Reszty. No rzeczywiście stronę. Nie, tutaj to my sobie wyrównamy, ludzie, wiecie co? Już bójćmy na to. Okej, trochę straciliśmy przez to pieniędzy. Mam nadzieję, że się to uda teraz wybudować. Bo jak dla mnie to i tak było proste. No. Proszę bardzo. I teraz tak. Autobusy, z tego co pamiętam, też miały tutaj dziwne trasy. Na przykład ten tu. Dokładnie. Teraz jedziesz tu. Nie. Nie na Walinie. To usuwamy. I tak. Czemu się nie chcesz tu postawić? Dobra, może chcesz na początku być. Okej, jesteś. Czemu się to... Coś tu nie gra mi, no normalnie. Chciałem to ładnie skończyć w ładnym stylu, a ci... Co? Nie, idź, spadaj na drzewo. Okej, tu jest prąd, to sobie pociągniemy, jasne. Coś jasne. Jasne, sobie podciągniesz. Ty czegoś od nas chcesz? Spadaj pan na drzewo. I co, jest... Gdzie jest ten autobus? W ogóle go wywaliło. Dobra. Jest. Dalej, kolejny autobus. Nie. Tak, to jest kolejny. Tak, to jest kolejna linia, którą właśnie usunąłem. Chyba ta linia sobie jedzie też tutaj. Żółta też będzie wjeżdżać tu. Ma wjeżdżać tu, inaczej pogadamy. No, od razu lepiej. I tak, z tego co widzę, tutaj trzeba trochę zastosować inną zasadę, mianowicie tu się będzie ciągnęła dalej droga. I tu będzie jechać ta droga na okrągło. To sobie ulepszymy i tu sobie zmienimy kierunek.
I tak, teraz weź tu podłącz prąd. Mogę się założyć, że będzie z tym problem. Dokładnie. Okej, trzeba tu jakiś budynek postawić. Co tu się może przydać? Jakiś mały park. Colossal Order. Gdzie wy żeście jesteście? Macie. Okej, podłączony. Przepraszam, już bardzo. Dobra. Czy jeszcze tylko jakiś jest linia autobusowa nie podłączona z tym? Widzę tu jakiś ten niebieski. Tak, tego czegoś też nie mamy tutaj. Okej. Dziwnie te autobusy jeżdżą, ale dobra. Ale mniej więcej tego bym chciał. Zielone mamy, niebieski mamy. Tak? A ten tutaj to jest ten zielony, który tutaj jest. Dobrze, no to z tego co mi się wydaje, to mamy dobrze zorganizowane całość to tutaj. Jeśli coś tu można jeszcze zrobić, to tylko zrobić tą ścieżkę do dołu. I connect to here. No i stąd też zrobić zejście. Stąd tu, to ludzie będą mogli dotrzeć do naszych hubów. A też o to tu chodzi. Tu nie chodzi tylko sam transport, tylko też, żeby dało się dotrzeć do tego transportu. Tutaj. Tutaj. Tak? No i stąd tu, o właśnie, czekajcie, dobra. Dobra, ostatnią rzecz, jaką postawimy dzisiaj, to będzie to metro dotąd. Bo jednak co jak co, metro tutaj się przyda. Dobra, tu sobie wyburzymy tą ścieżkę, ale w wielkim celu, gdyż zrobimy sobie tą ścieżkę trochę inaczej. A metro puścimy sobie najlepiej nie rozwalając tego jakoś. O, o, idzie dobrze. Dobra, jest jedno connected. Drugie connected. Trzecie connected. Dobra, i to już nam chyba wystarczy w zupełności. Dobrze. Dobrze, nie, dobra, coś tutaj jeszcze. Tak, tutaj już wszystko jest podłączone, wszystko jest do tego dworca podłączone, więc ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj zrobię, bo jest już dużo tych ostatnich rzeczy, to będzie zjazd z tej drogi. Znaczy, chciałem, żeby to był zjazd z tej drogi. No to stąd. Tutaj. Żeby mogli ominąć sobie te rondo autobusy. Czy autobusy to zauważą? Na razie nie. Ale z czasem pewnie im to się spodoba. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli on wam się podobał, tutaj zrobiliśmy sobie trochę węzłów kolejowych, tramwajowych. Zobaczmy sobie na sam koniec. Mamy 80 tysięcy na 132 tygodnie. No to w tym odcinku chyba z 30 tysięcy ludzi nam się udało przewieźć. Więc sądzę, że nam się dosyć szybko uda skończyć ten scenariusz. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Widzę, że już to fajnie wygląda. Cześć!